Witam. Dzisiaj na specjalną prośbę chciałem troszkę pokazać, jak wygląda próba Tromnera oraz próba Tollensa dla kwasu mrówkowego. No bo w podręcznikach się pojawia, tak, jako jedyny kwas ze względu na to ugrupowanie aldehydowe, który ma ulegać próbie Tromnera. Tak? Jeżeli sobie napiszemy wzór strukturalny, o, mazak mi się oczywiście wypisuje, kwasu mrówkowego, to ze względu na to ugrupowanie ma on ulegać utlenianiu do węglanów lub do dwutlenku węgla. No okej, okay, no to zobaczymy. Proszę Państwa, jeżeli do probówki, a jeszcze woda będzie potrzebna, a no nawet do dwóch probówek, w sumie to rozdzielimy to, wsypię troszkę dwuchromianu potasu, czy tam dichromianu po nowemu. Rozpuścimy to sobie w wodzie. A może jeszcze troszkę damy, bo to podzielimy na dwie. Rozpuścimy to sobie w wodzie, tak? Powstaje pomarańczowy roztwór. Do tego dodamy trochę kwasu siarkowego, żeby to zakwasić. O. No, ostrożnie sobie wlejemy. Dobra, może wystarczy. Może wystarczy. To się trochę oczywiście ogrzało przez to mieszanie się egzotermiczne kwasu siarkowego. Trochę przy okazji zczerwieniało. Dlaczego zczerwieniało, to tłumaczyłem w osobnym filmiku ponad rok temu nakręconym o chromianach, dichromianach i wypieraniu kwasu chromowego. Podzielimy to teraz na dwie probówki. Ponieważ to mamy nierówno rozmieszane, no ta jest troszkę ciemniejsza, to zrobimy tak. I teraz dopiero na dwie. Dobra. Mamy tutaj sobie dwie probówki. Teraz proszę Państwa, do jednej dodamy kwasu octowego. To będzie ta pierwsza. Dobra. Zostawimy to sobie jako próbę kontrolną. A teraz do drugiej dodamy, proszę zobaczyć, jaką mamy starą butlę z tym kwasem, 2,5 litra kwasu mrówkowego. Wezmę sobie może pipetkę. Ach. I proszę zobaczyć, co się tutaj stanie. O, od razu pojawia się zmiana barwy, widać wydzielające się bąbelki, czyli gaz. Nastąpi zmiana koloru na zielony. No, widzimy, że się kolor zmienia, zmienia ostatecznie, za chwilę ustali się na zielonej barwie. No bo kwas mrówkowy jest w tej reakcji reduktorem, dwuchromian potasu jest silnym utleniaczem, tak? No dobrze, ale jak on się zachowuje wobec słabszych utleniaczy? No to zobaczymy teraz, jak to wygląda. Proszę Państwa, silniejsze reduktory silniejsze reduktory nam redukują wiele związków, tu już widać barwę zieloną, które po prostu są utleniaczami, tak? Tylko że łagodniejszymi. No dobrze, to teraz zrobimy tak, żeby... Gdzie ja się tu pogubiłem? O! Tutaj mamy sobie roztwór 5% siarczanu miedzi, używany na przykład w próbie Fellinga. Dodamy do tego troszkę... roztworu wodorotlenku sodu, tak? No to strąca nam się wszystkim znany niebieski, galaretowaty osad wodorotlenku miedzi 2. Strącił się? No strącił. Co się stanie, jak dodamy do tego kwasu mrówkowego? Znowu. Gdzie ja dałem pipetkę po kwasie? Tu jest. Dobra. Proszę Państwa, no co się stanie? Czy zajdzie nam tu reakcja próba Tromnera? Na momencik, bo koleżance przysłaniam. Dodamy tego kwasu i proszę zobaczyć, co się dzieje. Osad nam się roztwarza. Osad nam się roztwarza. No pytanie dlaczego? Proszę Państwa, bo do wodorotlenku dodaliśmy kwasu. Zupełnie normalną rzeczą jest roztworzenie się wodorotlenku w środowisku kwasu. Jak już to podkreślałem w kilku filmikach poprzednich, próba Tromnera zachodzi w silnie zasadowym środowisku. Musi być duży nadmiar zasady, żeby można było mówić o próbie Tromnera, bo w próbie Tromnera zasada ulega zużyciu. To nie, próba Tromnera nie jest reakcją z wodorotlenkiem miedzi, tylko z wodorotlenkiem miedzi plus zasadą. Z samym wodorotlenkiem miedzi nie zajdzie próba Tromnera. Ok, proszę Państwa. W takim razie, jeśli dodamy tam zasady, powinien się na nowo strącić
ten wodorotlenek miedzi, bo wyprzemy słabą zasadę z soli. Proszę zobaczyć. O, strącił się. Strącił, ale chyba jeszcze mamy nadmiar kwasu. No to dodamy więcej roztworu zasady. O, sprawdzimy, żeby pH było tam mocno zasadowe papierkiem. Mamy tu gdzieś papierki? Chyba nie mamy. Jeszcze. Jeszcze musimy troszkę dodać. OK. A teraz to wsadzimy do wrzącej łaźni wodnej. No i chwilę, o, mamy papierek. Sprawdzimy, czy tam na pewno mamy zasadowy odczyn. O, jest. I to dość silnie. pH jest w okolicach 14 według skali. Czyli mamy silnie zasadowy roztwór. I proszę zobaczyć, co się zaczyna dziać. Ja już w filmikach wcześniej pokazywałem na przykład, że w próbie Trommera ulegają na przykład takie związki jak hydroksyloamina, czy nawet witamina C, czyli kwas askorbinowy. Pokazywałem to zresztą. Zresztą ja tu mam o wynik, prawda, tylko że już z osadem tego tlenku miedzi 1 na dnie dla właśnie kwasu askorbinowego. Tu jest inna próba, gdzie powstało przy okazji taki zalążek lustra miedzianego, bo silniejsze reduktory redukują miedź, ten wodorotlenek miedzi aż do miedzi. No ale zobaczmy, co się stało w naszej probówce. Czarny osad. Prawie że czarny, bo jest ciemnobrązowy, czarnobrązowy. Od tlenku miedzi 2 powstający z rozkładu tego wodorotlenku miedzi. Proszę Państwa, wbrew temu, co piszą w podręcznikach, kwas mrówkowy nie ulega ani próbie Trommera, ani próbie Tollensa. Zmarnowałem wczoraj około 20 próbówek, żeby chociaż raz się udało. Nie wychodzi ani próba Fellinga, ani próba Trommera, ani próba Benedicta, ani próba Tollensa dla tego kwasu. Możemy to pokazać. Weźmiemy następną probówkę. Dopiero takie silne uklejniacze jak dichromian potasu ruszają nam właśnie ten kwas mrówkowy. Nie wiem, dlaczego ta reakcja nie zachodzi, bo według potencjałów i według entalpii swobodnej, którą policzyłem dla tej reakcji, powinna zajść. No ale nie idzie. W każdym razie, jak wygląda próba Tollensa? O, tu mamy wynik z próby Benedicta. Leży tak sobie od wczoraj, nic się nie dzieje. Tu mamy zaczątki lustra srebrnego oraz trochę srebra, ale to otrzymałem nie przez kwas mrówkowy, tylko przez formalinę. Formalina jest bardzo aktywnym, najsilniej redukującym aldehydem, więc z kolei ona się utlenia bardzo łatwo, ale kwas mrówkowy już nie. No dobrze, to weźmiemy sobie troszkę dalej. Zaraz, ja miałem zrobić azotan. Tu mamy oczywiście azotan srebra. Tak, dużo nie trzeba. Też podzielimy chyba na dwie probówki. Troszkę wody. Nie powinny to być zbyt stężone roztwory. Na szczęście azotan srebra się rozpuszcza szybko i bardzo dobrze. Dobra. Cykniemy sobie tutaj naszej zasady. Tylko która to była? To była ta pipetka? Nie? To weźmiemy nową. O, ta jest krótka. Dobra, nieważne. Nalejemy z kolby i też będzie. O, proszę, strąca nam się wodorotlenek srebra, który przechodzi też i w tlenek srebra. Jeżeli teraz do tego dodamy wody amoniakalnej, to jest butelka propanolu, ale w środku jest woda amoniakalna, jak świadczy ten napis. O, proszę, osad ulega roztworzeniu. Tak? OK. Osad ulega roztworzeniu. I jeżeli, aż nam tu śmierdzi amoniakiem, podzielimy to sobie znowu na 2. Jeszcze. Podzielimy to sobie na 2. A, jeszcze jedną rzecz zapomniałem zrobić. To jeszcze szybko zrobimy, że przecież jeśli ja sobie dodam przecież do tego wodorotlenku miedzi strąconego kwasu mrówkowego,
No i go. Roztworzę, tak? Powstał klarowny roztwór. Umieścimy go w ładni, bo może być także na gorąco. Ten powstały mrówczan miedzi, który zresztą można sobie kupić. Kiedyś był w Woldriczu w ofercie. Gdyby nie był zbyt trwały, to by go nie można kupić, no bo po co komuś odczynnik, który się za chwilę rozłoży, tam prawda tlenek miedzi by powstał jeden, tyle byłoby z tego odczynnika. No to sobie poczekamy tutaj. No dobra, proszę Państwa, mam te dwa roztwory Tollensa, tak? I zobaczmy, co się stanie, jak tam cyknę troszkę formaliny, starej, co prawda głównie w postaci spolimeryzowanej na dnie, ale zobaczmy, co się stanie. Cyknę tam kropelkę, proszę. Powstaje ciemny osad, który już się w amoniaku nie roztworzy. To jest srebro. Żeby powstało lustro srebrne, potrzebny jest łagodniejszy, powoli reagujący reduktor. Formalina zresztą też zazwyczaj daje osad miedzi, a nie tlenku miedzi 1, a nawet lustro miedziane się tworzy. O, tu jest taki zaczątek lustra. Ja widzę, jak światło się odbija. O, w tym miejscu tylko koło końcówki mojego palca. Tak samo zresztą jak tutaj, bo tutaj też była użyta formalina. Tutaj wyszło trochę lepiej. No dobrze, w każdym razie lustro srebrne raz, że wymaga bardzo czystego szkła, a dwa łagodniejszego reduktora. A co się stanie, jak tam damy kwasu mrówkowego? Oczywiście jeszcze jedną rzecz zaraz powiem, ale to zaraz. Tylko sobie to dam na widok, żeby o tym nie zapomnieć powiedzieć, bo filmik, żeby filmiku też nie przedłużać, damy oczywiście naszego kwasu mrówkowego. Wystarczy kropelka, żeby nie mieć wątpliwości, co było co, to dodamy nową pipetką. No i proszę zobaczyć. OK. Widać, że amoniak się wydziela po tym zmętnieniu. Po prostu pary kwasu mrówkowego utworzyły z amoniakiem unoszącym się nad tym roztworem, utworzyły po prostu sól. I dlatego jest taki efekt dymu. To jest podobnie jak zresztą z chlorkiem amonu. No, damy to sobie do tej wrzącej ładnie. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Tutaj brak objawów reakcji. Próba Benedicta, brak objawów reakcji. Próba Trommera, wynik negatywny. No to poczekajmy chociaż na tę próbę Tollensa. Możemy sobie czekać do jutra. Ja tylko pokażę, co z tego wychodzi. Tu mam specjalnie grzejącą się probówkę. Będzie gorąca i opoleju, ale koleżanka zaczeka. Koleżanka zaczeka, a ja pokażę, co wychodzi. O, żeby nie zaświnić kotłowi olejem. O, mam tutaj gorący roztwór wyjęty z łaźni olejowej. Widać, że on ściemniał. Gdyby powstał jeszcze chociaż z pół godziny, to już nie byłoby tyle ściemnienie, co po prostu powstałby tam ciemny osad. Ciemny osad, który jak sprawdziłem, roztwarza się w amoniaku, czyli jest to po prostu tlenek srebra, który roztwarza się ten, który nie uległ tam reakcji, roztwarza się ten tlenek srebra ponownie w amoniaku. Z tego powodu, a dlaczego on się wytrącił, proszę Państwa? Wytrącił się właśnie dlatego, że na gorąco następuje desorpcja tego amoniaku, bo gazy lepiej się rozpuszczają na zimno niż na gorąco, desorpcja tego amoniaku, rozpad kompleksu i po prostu wytrąca się ten tlenek, wodorotlenek srebra ponownie. Jeżeli tam dodamy amoniaku, powinno nam to się zrobić znowu jaśniejsze. Jest to co prawda gorące, więc nam tu zaśmierdzi amoniakiem, ale spróbujemy to pokazać. O! Moment, zakręcę tylko. Ale widać generalnie od góry, że część tego osadu zniknęła i potem sobie zniknie. Być może tam jakieś ślady srebra są, ale generalnie wynik jest dla próby Tollensa też negatywny. Przyznam szczerze, że sam jestem zaskoczony, bo specjalnie liczyłem potencjały. Wyszło, że powinno zajść. Liczyłem też entalpię swobodną, też wyszło, że powinno zajść, a jednak o dziwo nie ulega w tych warunkach, nie daje pozytywnego wyniku. Jedyny wynik to jest utlenianie na przykład silnym utleniaczem dichromianem. No okej, to w takim razie dziękuję za uwagę. A i proszę pamiętać, że kwas plus wodorotlenek, nawet jeśli słaby, to przede wszystkim jest reakcja kwasu z zasadą, a nie reakcja redux. Reakcje kwasowo-zasadowe są uprzywilejowane. Nie wymagają zmiany stopni utlenienia przede wszystkim.
nie ma reakcji kwasowo-zasadowych ze zmianą stopni utlenienia. Natomiast reakcje redox zawsze są mniej uprzywilejowane. No dobrze, tu mam jeszcze mrówczan sodu, specjalnie go przygotowałem, bo proszę Państwa, tak naprawdę jeżeli robimy próbę Trommera, czyli w zasadowym środowisku silnie, to jak dodamy kwasu, to co się stanie? To samo, co stało się tu, czyli po prostu przereaguje kwas najpierw z wodorotlenkiem, dając po prostu mrówczan sodu, a dopiero nadmiar kwasu nam roztwarza ten cały wodorotlenek miedzi. Tak naprawdę, gdyby ulegał próbie Trommera kwas mrówkowy, to nie sam kwas mrówkowy, tylko właśnie ten mrówczan sodu. No bo przecież, jeżeli zasadowe środowisko, to wiadomo, że nie będziemy tam mieli wolnego kwasu, tylko po prostu roztwór jego soli. Ok, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam.